Dzień dobry, witam serdecznie. Następną lekcję dzisiaj mamy statystyki naszej prawdopodobieństwa. I ostatnio sobie trochę mniej więcej powiedzieliśmy, co to jest statystyka. Policzyliśmy takie podstawowe wartości, czyli odchylenie standardowe, wariancje, na przykładzie takiej tabelki. A dzisiaj sobie zaczniemy już coś trochę nowego. I to się nazywa pryncypał mnożenia. Nie wiem właściwie dokładnie też, jaka jest polska nazwa. Mam z tym czasami problem, ale tutaj nie o nazwę chodzi. Po prostu będziemy się zajmować tym, co to są permutacje, kombinacje i wariacje. I teraz będą następne lekcje temu poświęcone. Jeżeli jesteś na podstawie, no to tutaj ja w programie jest napisane, że musisz umieć obliczać podstawowe permutacje i tak dalej dla tam powiedzmy nieskomplikowanych zadań bez użycia wzorów, tak? Bez użycia wzorów kombinatorycznych, takie, które nie wymagają. Powiem szczerze, że to jest moim zdaniem trochę bez sensu i te wzory są właściwie bardzo przydatne i poza tym są intuicyjne i proste. No jeżeli nie chcesz, to ja tutaj dam link do jakby następnej lekcji, gdzie już będziemy mówić o prawdopodobieństwie, on się tu pojawi na ekranie. A jeżeli jesteś na rozszerzeniu, to zapraszam, tutaj będę podawał wszystkie te wzory i tak dalej i będziemy dokładnie o tym mówić. No ale do celu. Tematem dzisiejszej lekcji będzie permutacja. Permutacja, czyli... No zaraz zobaczysz, czym jest permutacja. Naszą permutacją... Permutacja, napiszę. Permutacja. Tak, to jest taki termin. Może się kiedyś już spotkałeś, może masz na lekcji to... Nie wiem. Ale ja dzisiaj dokładnie o tym będę jeszcze mówił. Ok. Zniknęła mi moja permutacja, przepraszam. Jeszcze raz napiszę. Problemy techniczne. Dobra. To jest taki proces mnożenia i liczenia i tak dalej, który uwzględnia kolejność. To jest bardzo ważne, że tu jest ważna kolejność. Kolejność. Zaraz powiem, o co chodzi. Spokojnie. Kolejność. Permutację musisz kojarzyć z jakimś ustawieniem w kolejności. Na przykład, zobaczmy. Mamy literki A, B i C. I teraz mam pytanie. Jakby ile sposobów mogę ustawić te literki w dwuwyrazowe takie zlepki, na przykład AC, BC, CA. Ile mam sposobów na to, żeby je w ten sposób rozpisać? No sprawdźmy. Mogę napisać AB, ale mogę napisać też BA, prawda? Jak widzisz, tu właśnie o tym mówię, że kolejność jest ważna, bo AB i BA to nie jest to samo. To nie jest to samo. W późniejszych naszych właśnie pryncypał mnożenia, czy jak to tam się nazywa, na przykład tam w kombinacji i tak dalej, no to kolejność nie będzie miała znaczenia. W permutacji ma i to bardzo duże, bo chodzi o to właśnie ustawienie w kolejności. Więc AB i BA mogę mieć równolegle, prawda? Mogę mieć też BC i CB, prawda? Ale mogę mieć też AC i CA. Jak widzisz, mam tutaj 6 sposobów na ustawienie tych liter. No to było, to jest bardzo proste, bo mam tylko 3 litery i łączę je w dwuliterowe takie zlepki. Jakbym ci kazał je włączyć w 3-literowe i tak dalej, albo dodałbym jeszcze D i E, no to nie byłoby już takie przyjemne i to wypisywanie byłoby bardzo, że tak powiem, skomplikowane, prawda? No ale tutaj jest to trochę łatwiej i chodzi o to, że permutacja to jest jakby takie zaaranżowanie czegoś, ustawienie w kolejności właśnie. Będą potem takie zadania, na przykład w ile sposób mogą na ławce usiąść i tak dalej. No i teraz co tutaj zrobiliśmy? Każdą z tych liczb połączyliśmy w jedną, z drugą. Zanim na razie do tego wrócimy do tych liczb, to jeszcze powiem jakby czym zajmują się permutacje. Tu jest taka definicja, że jeżeli każde zdarzenie, które jest wzajemnie wykluczające się i różne, może się pojawić w każdej z k-prób, to wtedy liczba możliwych wyników będzie równa n do katej. To brzmi strasznie, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale od razu spieszę z wyjaśnieniem i z przykładem. Na przykład, jeżeli rzucamy kostką dwa razy, to mamy dwa zdarzenia. I tak będziemy często używać tego słowa, zdarzenie, to będziemy używać też w prawdopodobieństwie. Mamy dwa zdarzenia. Jednym zdarzeniem jest rzut kostką. Mamy tak, pierwsze zdarzenie, rzut kostką. No a drugie zdarzenie to też jest rzut kostką. Rzut kostką. No i teraz tak. Ta definicja mówi nam o tym, że mamy dwa, znaczy n różnych, w tym przypadku dwa, niezależnych od siebie, wzajemnie się wykluczających, tak? Znaczy no wykluczających to jest takie złe słowo.
niezależnych po prostu od siebie wydarzeń, które nie mają na siebie wpływu, o tak może, i są równowarte do siebie i one nie mają nawzajem wpływu, dlatego no, jak rzucam kostką raz, no to nie ma znaczenia, co wyrzucę przy rzucaniu drugi raz kostką, prawda? Nie ma znaczenia. Raz rzucę kostką i wypadło mi coś tam, drugi raz rzucam kostką i może mi wypaść coś innego. To, że raz wyrzucę piątkę, to nie znaczy, że nie mogę tej piątki wyrzucić drugi raz. One nie mają na siebie żadnego wpływu. Pierwszy rzut kostką i drugi rzut kostką. One są zupełnie oddzielne od siebie. Zupełnie oddzielone. No to za pierwszym razem mam sześć możliwych wyników jakby. Sześć możliwości mam wyrzucenia. I za drugim razem też mam sześć możliwości wyrzucenia, zobacz, no bo mogę wyrzucić sześć różnych, mogę wyrzucić od jedynki do szóstki. I tutaj też mogę wyrzucić od jedynki do szóstki. Więc szóstka to jest moje możliwe wydarzenie, czyli wyrzucenie 6 mam za każdym razem i powtarza się 2. Dwa rzuty mam. Mam dwa rzuty kostką, 6 możliwych wyników za każdym razem. 6 wyników w pierwszym i 6 wyników w drugim. To jest mnożenie, to jest po prostu 6 razy 6, dlatego że na każdy możliwy wynik z pierwszego rzutu przypada mi jeden wynik z drugiego rzutu. To jest właśnie mnożenie tutaj i to wynika jakby z tego, że podniosłem to do potęgi i to jest jakby pierwsza taka własność, pierwsza zasada, którą musisz znać. Potem będziemy sobie rysować takie prostokąty i tak dalej i to się trochę rozjaśni jakby. Teraz wprowadzam to bardziej tak definicyjnie. I teraz druga zasada, jeżeli chodzi tutaj o naszą permutację i w ogóle te wszystkie nasze różne pryncypały mnożenia. Nie podoba mi się ta nazwa. Że jeżeli może się pojawić N1 wydarzeń za pierwszą próbą, N2 wydarzeń w drugiej próbie i tak dalej, i w końcu NK tych wydarzeń w K tej próbie, to wtedy liczba możliwych wyników ostatecznie zdarzeń jest równa N pierwsze razy N drugie razy i tak dalej razy NK. No i teraz tak, jakby jak to przedstawiamy na przykładzie. No załóżmy, że jakaś osoba ma na przykład trzy pary kolorowych, z różnych kolorów spodni na przykład, cztery różne koszule, pięć różnych krawatów i trzy pary skarpet na przykład. No to w ile może ona się różnych sposobów ubrać? No może do każdych spodni założyć każdą koszulę, każdy krawat i każde skarpety, nieważne jakbym je połączył, czy wziąłem pierwsze spodnie, czy drugie, to wciąż na każdy z tych spodni przypada każdy z tych innych koszul i tak dalej. To jest prawie to samo, co było poprzednio, tylko że tutaj mamy różne wyniki. Czyli tak, mamy trzy pary spodni, to jest moje tam jakieś N pierwsze. I do każdych z tych trzech par spodni, dlatego tu jest mnożenie, bo do każdych mogę sobie dobrać cztery różne koszule. Do każdych z tych trzech par spodni i koszul mogę dobrać pięć różnych krawatów. I do wszystkiego tego mogę dobrać jeszcze trzy pary skarpet. Dlatego tutaj mnożę właśnie. No i to wszystko jest równe 180. Mam 180 różnych możliwości. To jest prawie to samo, co było poprzednio. Zobacz, bo tutaj mam po prostu n do katy, dlatego że za każdym razem mam to samo. Za każdym razem mam 6 możliwości. 6 możliwości, 6 możliwości, 6 możliwości. A tutaj mam 3 możliwości krawatów, tak? Czy tam nie pamiętam, które było, które już. 5 możliwości spodni i tak dalej, tak? To jest prawie to samo, tylko że tutaj mamy jakby różne ilości z możliwościami, tak? I to jest reguła druga, jaką mamy. No i teraz trzecia reguła, która jest bardzo często używana, to, że kiedy całkowita liczba n różnych obiektów może być poporządkowana, no to wtedy liczba tych uporządkowań, liczba możliwych uporządkowań n obiektów jest dana przez, i tutaj napiszę może niżej, przez coś takiego. N razy n minus 1 razy n minus 2 razy n minus 3 i tak dalej razy 3 razy 2 razy 1 ostatecznie. I dlatego, że to jest bardzo często używane wyrażenie, to używamy notacji silni. Może słyszałeś już kiedyś, jak nie? No to jest właśnie definicja silni i n silnia to jest właśnie to, co tutaj na górze, czyli to jest n razy n minus 1 razy n minus 2 i tak dalej. Na razie to nie przejmę, zaraz pospieszę z wyjaśnieniem oczywiście. No i razy 3 razy 2 razy 1 aż do końca. No na przykład jeszcze trochę o silni. Na przykład 4 silnia to jest 4 razy 3 razy 2 razy 1. Tak, czyli zgodnie z tą definicją tutaj
W ten sposób 4 silina to jest 24. Bardzo szybko postępująca, bardzo szybko rosnąca funkcja silnia. Jedna z najszybciej rosnących. Ok, w porządku. Tak wygląda właśnie nasza trzecia zasada. No i wyobraźmy sobie, jaki mamy tutaj przykład. Wyobraźmy sobie, że ile sposobów czterech chłopców i trzy dziewczynki mogą być posadzeni na ławeczce w parku. No w tym przypadku mamy 7 dzieci, tak, które mają zostać posadzone na ławeczce. No i ona może być, jeżeli wyobraźmy, teraz pokażę jakby taką metodę na rozwiązywanie bardzo wielu zadań właśnie z użyciem permutacji i tak dalej. Jak się zachowujemy w takiej sytuacji? Wiele sposobów, 7 osób może być posadzonych, 7 tych dzieci na ławeczce. No na pierwszym miejscu mamy jakąś tam ławeczkę, załóżmy. I mamy na niej 7 miejsc. Mamy 7 miejsc i mamy 7 osób do posadzenia na tej ławeczce. I każdy może usiąść koło innego, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze jedno. 7. No i tak, ile osób może usiąść na pierwszym miejscu? 7. 7 różnych osób może usiąść tutaj. Dowolne. Mogę wziąć którekolwiek z tych dzieci i posadzić je w tym miejscu. No a na drugim miejscu może usiąść już tylko 6 dzieci, no bo jedno usiadło już tutaj, prawda? Na trzecim może usiąść 5, na czwartym 4, tu 3, tu 2. No i tu, jak już wszyscy usiądą, zajmą te pozycje, to tu zostanie tylko jedno dziecko, tak? Na przykład tu są 2, no bo zostały ostatnie 2 wolne miejsca i 2 dzieci, więc jedno usiądzie tu, drugie tu, albo na odwrót, więc są tylko 2 możliwości tutaj, w tym ostatnim. No a w ostatnim to ostatnie dziecko, którego nie wybraliśmy, tak? Musi usiąść tutaj, nie ma wyboru. I dlatego, że to jest dla każdego z 7 mogę dobrać to, to tu wszędzie między nimi jest mnożenie. Dlatego zawsze, kiedy mówimy właśnie o ustawieniu w kolejności, to jest taki typowy przykład na permutację i na pewno będziesz miał to na lekcji i tak dalej, no to w tych wyników mam 7 razy 6 razy 5 i tak dalej, czyli po prostu 7 silnia. 7 silnia i tak często też będziemy zostawiać taki wynik. Jakbyśmy chcieli rozpisać, to to jest 5040, możesz mi uwierzyć. To jest 5040 sposobów usadzenia 7 dzieci na ławce, także jak widzisz, to jest naprawdę pokaźna liczba. No i teraz pokażę jeszcze jakby regułę mnożenia i dodawania, bo to też jest w podstawie. No i teraz wyobraźmy sobie, mam takie zadanie, że jakiś Kaziu chce dostać się z miasta A do miasta C przez miasto B. No i są 3 drogi łączące miasto A z miastem B i 4 drogi łączące miasto B z miastem C. Wiele różnych sposobów może Kaziu dostać się z miasta A do miasta C. No to teraz spróbujmy narysować sobie tę sytuację. Małe miasto A, w którym Kaziu jest. Miasto A. Tu mamy miasto B, przez które Kaziu chce jechać i tu mamy miasto C, które jest miastem docelowym. Są 3 drogi łączące miasto A z miastem B. No, czyli mam tutaj jakąś drogę, tutaj mam jakąś drogę i tutaj mam jakąś drogę, prawda? 3 drogi łączą miasto A z miastem B. I są 4 drogi łączące miasto B z miastem C. No, czyli jakieś tam narysujmy. Tu jest jakaś droga, tu jest jakaś droga łącząca, tu jest jakaś droga. No i jeszcze jakąś sobie tam narysuję, taką powiedzmy bardziej ukośną, taką. No tutaj, 3 drogi łączą miasto, to są drogi, tak, do miasta B i 4 drogi z miasta B do miasta C. No i jakie mamy na przykład możliwości? Powiedzmy, że ponumeruję tutaj. To będzie droga pierwsza, druga, trzecia, to będzie droga A, to będzie droga B, to będzie droga C, a to będzie droga D. Żeby jakby to rozróżnić te z A do B i z B do C. No i teraz Kaziu może tak. Powiedzmy, że użył pierwszej drogi. I skoro już użył pierwszej drogi, to potem może użyć A, B, C lub D. Prawda? Czyli po użyciu pierwszej, użył pierwszej drogi. Potem może użyć A, B, C lub D. A, B, C lub D. Po użyciu pierwszej ma 4 możliwości. Po użyciu drugiej też ma 4 możliwości A, B, C lub D. No i to samo jest po trzeciej drodze. A, B, C lub D. I teraz, jaka jest różnica między mnożeniem i dodawaniem i dlaczego? Włącznie może się tam dostać na ile sposobów? Może tak, wybrać pierwszą drogę, wtedy ma 4 sposoby. Wybrać drugą drogę i ma wtedy 4 sposoby. I wybrać trzecią drogę i ma 4 sposoby. Ale nie może wybrać pierwszej i drugiej drogi. Dlatego tutaj nie będzie mnożenia między tymi drogami, bo mnożenie oznacza i. Tak jak mieliśmy tego pana, który ubierał się w garnitur, skarpety dobierał i krawaty, prawda? No to on mógł wybrać i koszulę, i krawat. A właściwie powinien nawet, prawda? Wybrać i koszulę, i krawat, i skarpety, i spodnie, i tak dalej. Dlatego tam mnożyliśmy, bo na każdy z tych skarpety przypadało każdy z tych spodni. A tutaj na każdą z tych dróg przypada tylko ABCD. Nie przypada już druga droga. Nie mogę wybrać pierwszej i drugiej drogi. Jak już pojechałem pierwszą drogą do B,
to już nie pojadę drugą drogą do B. Mogę teraz jechać już tylko do C na cztery różne sposoby, prawda? Więc to nie jest 3 razy 4, prawda? Bo nie jest tak, że na każdą z tych dróg przypada, tylko to jest tak. W pierwszym przypadku mam 4 możliwości, w drugim mam 4 możliwości i w trzecim mam 4 możliwości, więc to nie jest 4 razy 4 razy 4, bo nie mogę i tu jechać, i tu, tylko tu jest lub. Albo pojadę pierwszą drogą i potem tymi, albo drugą i tymi, albo trzecią i tymi. I tutaj już jest dodawanie. Kiedy mam lub, to jest dodawanie. Lub, dodawanie i mnożenie. Więc Kaziu może pojechać na 4 plus 4 plus 4 sposobów, czyli 12. Jest 12 sposobów, w jakich może dotrzeć. Jakbyś sobie tutaj jechał po kolei, to rzeczywiście tak będzie. Jadę pierwszą, potem A. Jadę pierwszą, potem B. Jadę pierwszą, potem C. Pierwszą, potem D. 4 sposoby. I to samo z drugą i trzecią. 12 możliwych sposobów. I napiszę to, żebyś wiedział zawsze. Kiedy mam plus, kiedy mam dodawanie, to oznacza lub. Lub. Mam jakąś alternatywę. Albo tu, albo tu. A kiedy mam mnożenie, to oznacza i. To jest i takie pisane. I oraz. Może tak będzie ładnie. Oraz. Równocześnie, w tym samym momencie. I tu. I skarpety, i spodnie ubieram. A tu jadę albo pierwszą drogą, albo drugą drogą. I to jest bardzo ważne zapamiętania potem do tych wszystkich zadań, jeżeli chodzi o nasze prawdopodobieństwo właśnie. I potem to mnożenie i permutację i tak dalej. Ogólna jeszcze taka definicja, jeżeli chodzi o permutację. Przepraszam, musiałem teraz na chwilę spojrzeć, bo ta zachodnia notacja się różni zupełnie od naszej. Niestety i oni tam w ogóle nie mają wariacji i tak dalej, my to mamy i moim zdaniem nasza jest lepsza w tym przypadku. No ale cóż, no nikt mnie nie pytał, jak jej się chce nauczyć. Ale teraz ty się będziesz uczył tej właśnie naszej. Teraz tak, oznaczamy to w ten sposób. Mam nadzieję, że oznaczasz to w ten sam. Jeżeli nie, no to wybacz mi, no notacje są jakby nie moją najlepszą stroną. Kiedy mam PM, tak piszę. P oznacza permutację tutaj. Permutacja. Jest oznaczona literą P, no to jest akurat proste. Permutacja. N to są N elementów, czyli na przykład dzieci w parku na ławce i tak dalej. To wtedy takie coś to jest N silnia właśnie. To jest taka pierwotna definicja naszej permutacji i tylko takiej permutacji będziemy używać. Permutacja to jest po prostu N silnia. Czyli N obiektów po prostu będę sobie układał w kolejności. N obiektów. No i teraz patrz. Na przykład, jeżeli mówię właśnie o tych dzieciach w parku, to mam permutację. Kiedy mam ustawić jakieś elementy w kolejności, to mam właśnie mowę o permutacji. Ustawiam sobie 8 obiektów, na przykład mam, załóżmy, mam regał z książkami, 8 książek i 8 miejsc na książki. Ile sposobów tego, żebym te książki poustawał na półce? 8 silnia. 8 silnia. Zawsze wiedz, że to jest 8 silnia. To wynika z tego, co tam rysowałem na początku, czyli tych takich jakby kreseczek. 8 może być książek na pierwszej pozycji, 7 na drugiej i tak dalej. 8 silnia to jest właśnie wszystkie możliwe ustawienia tych książek na półce. I tak właśnie oznaczamy permutację. PN to jest N silnia po prostu, czyli N silnia sposobów, żeby uporządkować coś. I tu w permutacji jest właśnie ważna kolejność. No to jest cały wzór, jeżeli chodzi o permutację. No ja nie mogę ci go podać, jeśli jesteś na podstawie, więc po prostu zamknij oczy i tyle, bo na podstawie musisz sobie rysować takie kreseczki właśnie. Uważam, że to jest bzdura kompletna i w ogóle matura to bzdura, tak? Nie no, przepraszam, matura to nie jest bzdura. Musimy się uczyć i w ogóle. Nie mogę szerzyć takich tutaj stwierdzeń. W każdym razie to jest cały wzór na permutację. I tyle o permutacji musisz wiedzieć. To jest jedna z najłatwiejszych właśnie rzeczy. W następnej lekcji pokażę kombinację i do niej właśnie Ciebie zapraszam. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.